tego punktu to jest sprawozdanie z działalności Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Pana Przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Dziękuję. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej w czasie 6.11, a także 12.11, siedziby Rady Dzielnicy 11. Wobec obecności 4 członków komisja stwierdza, iż posiedzenie jest prawomocne. Komisja przyjęła następujący porządek obrad. Pierwsze, przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia, drugi, przegląd korespondencyjny. Komisja zapoznała się z korespondencją od dnia 21.09.2012 do dnia 30.10.2012. Na to posiedzenie zakończono. Jeszcze chciałem tylko wydać tyle radę powiadomić, że oświadczenia paczki świąteczne będą wydawane 30 listopada. Paczki mikołajowe wydawane będą 8 grudnia, a Wigilia odbędzie się 16 grudnia. Mikołaj jest naprawdę nam ogrodził, cieszmy się, że mamy tyle malów. 457 malów będziemy mieć. Także jakoś dzień będzie. Teraz jest bajsieny, się nie możemy pomieścić, a tu tyle dzieci się jakoś pomieścić. I to ja wczoraj na wyjazd. Także tak. Aby ktoś chciał być w tym czasie, bardzo zapraszamy. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania związane z działalnością Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej? Pan Jarosław Kaniański, proszę. Ja bym prosił o przypomnienie wigiliarz 16 grudnia o której godzinie? O godzinie 15 na Wujaka. Inaczej. Dziękuję. Są z nami goście, to wzywają, to przypomnieć, że to jest wigilia dla samotnych mieszkańców naszej dzielnicy organizowanej przez Radę Gminy. W zeszłym roku się udało w tym roku wypadnie. Dobrze, nie wiem, czy ktoś ma jakieś pytanie? Nie. Dobrze, to tak jak